Oj, bardzo długo przytrzymany przez sędziego. Wczoraj także. Ten sędzia od grzbietu męskiego naprawdę długo trzyma tych zawodników. Było widać, jak zawodnik się zatrząsł na trzymając słupka. Radek świetnie, jak zawsze, pod wodą popracował. Nawet był taki moment, że wydawało mi się, że prowadzi Radek tutaj drugi od lewej strony koło Klerego, ale świetnie tutaj płynie na piątym torze Ryan Murphy ze Stanów Zjednoczonych. Radek Kawęcki w tej chwili dość spokojnie zaczął. Myślę, że będzie gdzieś dalej. Irie, Larkin, Murphy, taka jest kolejność, a Radosław Kawęcki ósmy. Ale płynął na linię, więc spokojnie on tam przyczepił się linę, więc płynie swoim rytmem, co jest bardzo ważne. Na pewno będzie przy kolejnym nawrocie przyspieszał i następną 50. Popatrz na Ryosuke Irie, mamy go teraz na pierwszym planie. On jest taki najbardziej suchy, kościsty, drugi z lewej i teraz znowu go nisko widzimy na siódmym torze. Japończyk prowadzi, wicemistrz olimpijski, a Radek na ósmej pozycji jakby czaił się do skoku. Irie, Larkin, Radosław Kawęcki ósmy, 57-40 otwarcie. Radek tak samo płynął na Mistrzostwach Europy w Berlinie. Też zostawił sobie duży zapas na pierwszej setce i drugą setkę pognał na 100%. Już tu widzimy, że wysuwa się na prowadzenie. Zobaczymy, ile kosztowało zawodników pierwsze 100. Ale świetny natomiast nawrót, tak, na bardzo dobry nawrót, bardzo dobre trzecia 50. Natomiast mam nadzieję, że to nie było tak, że za dużo dał chłopakom odejść. Już jest piąty. Ale naprawdę ta trzecia 50 była bardzo dobra i rewelacyjny nawrót. Rewelacyjny nawrót. Teraz Radosław, to już się Kawęcki. Wszystko teraz się dzieje. Jest na ten moment na drugiej pozycji. Jeszcze 25 metrów prowadzi Larkin. Trudno to będzie odrobić, ale jednak będzie się starał. U góry Radosław Kawęcki walczy o srebro. Tutaj trudna sprawa, bo na piątym torze Ryan Murphy też walczy. Irie chyba osłab. Trudne będzie to srebro, ale chyba będzie jednak srebro. Radek Kawęcki jest drugi. Jest drugi. Larkin był nie do pobicia. Sensacja. Ryłow trzeci. Irie bez medalu. Klary bez medalu. Larkin wygrywa, a my mamy srebrny medal. Drugi raz z rzędu Radosław Kawęcki.